Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ w was przebywa i w was będzie. Oto słowo Pańskie. Kochana młodzieży, dziewczęta, chłopcy, wasi rodzice, którzy łączą się tutaj poprzez transmisję i obecni tu w kościele, oczywiście bracia kapłani, księże proboszczu, księże Krzysztofie. Tak to pięknie się składa, że wasz sakrament bierzmowania przypada w bliskości uroczystości zesłania Ducha Świętego, którą co dopiero przeżywaliśmy, bo to była ostatnia niedziela. To był ten dzień pięćdziesiątnicy, czyli pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu, po Wielkiej Nocy. I usłyszeliśmy przed chwilą tutaj, w tym pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, ten fragment, który był też odczytany w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Usłyszeliśmy, że Duch Święty objawił się jako ogień nad Maryją, nad apostołami zebranymi we wieczerniku na modlitwie. Pojawiły się, pisze autor Dziejów Apostolskich, a tym autorem jest święty Łukasz, pojawiły się jakby języki ognia. Ogień jest jednym ze symboli Ducha Świętego. Święty Jan Chrzciciel, zapowiadając przyjście Mesjasza, Chrystusa, mówił: on was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. A sam Chrystus powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię. I jakże bardzo pragnę, ażeby on już zapłonął. I ta zapowiedź spełniła się. Spełniła się w dzień pięćdziesiątnicy, w dzień zesłania Ducha Świętego. Oby spełniła się na was, tutaj zebranych, dziewczęta i chłopcy. Jakie jest działanie ognia? Pomyślmy przez chwilę. Po pierwsze, ogień oczyszcza. Stary, już dzisiaj rzadziej praktykowany sposób na pozbycie się zarazków to spalenie w ogniu rzeczy dotykanych, używanych przez ludzi zarażonych. Znoszono je na jedno miejsce, składano i potem palono. A nawet, co może budzić dzisiaj naszą trwogę, trochę nawet i przerażenie, to, że kiedyś zakażone rany przypalano rozżarzonym żelazem.
wielki ból, krzyk, a czyniono to po to, aby zlikwidować zarazki. Ogień oświeca, ogień rozprasza ciemności, a przede wszystkim ogień rozgrzewa, rozpala. Obok zimna, które przenika czasem nasze ciała, jest też i zimno duchowe, które wdziera się do naszej duszy, do naszego serca, do duszy człowieka. I to się potem wyraża i w tym niby wierzę, niby praktykuję, ale nie ma we mnie żaru miłości. Pojawia się letniość, a nawet oziębłość duchowa. I wtedy na przykład łatwo jest człowiekowi usprawiedliwić opuszczanie mszy świętej, mam na myśli niedzielę, zaniedbanie codziennej modlitwy i tak dalej. Przeżywamy taki specyficzny czas. W tym ostatnim czasie panującej całej epidemii może i są tacy, którzy popadli w taką oziębłość. Jakże trzeba nam się strzec i przeciwdziałać temu, bo trwanie w takiej duchowej oziębłości jest prostą drogą do utraty wiary, do odejścia od Pana Boga. To prawda, jest dzisiaj, zwłaszcza w niedzielę, w Dzień Pański, wiele transmisji mszy świętych telewizyjnych. Właściwie od samego rana, już od 7 rano, z Łagiewnik, od świętej siostry Faustyny, poprzez Jasną Górę, poprzez i Świątynię Opatrzności Bożej, poprzez naszą trójkę regionalną z poznańskiej Fary i tak dalej, poprzez transmisje radiowe, internetowe, tak jak z waszego kościoła. Dobrze, bardzo dobrze, że są te transmisje. Ale jest faktem, że one przede wszystkim są pomocą dla ludzi chorych, dla ludzi w podeszłym wieku, dla ludzi dotkniętych cierpieniem. I jest prawdą, że one nigdy nie mogą zastąpić osobistego udziału w Eucharystii. Dlaczego? Dlatego, że miłość domaga się osobistego spotkania, a nie kontaktu w świecie wirtualnym. I takim osobistym spotkaniem z Jezusem dla nas jest msza święta. Owszem, możemy duchowo przyjmować komunię świętą, ale przecież Chrystus darował nam siebie w znaku materialnym, jakim jest chleb eucharystyczny. I nie możemy zrezygnować z przyjmowania komunii świętej chleba życia. I my wszyscy potrzebujemy tego duchowego ognia, zwłaszcza teraz, w tym czasie. I dlatego bardzo się cieszę z tego, że mogę tutaj być pośród was,
i wam udzielić sakramentu umocnienia Duchem Świętym. Kochani, ognia Ducha Świętego nie widzimy. Tak jak na przykład widzimy tutaj zapalone świece na ołtarzu, zapalony paschał przy chrzcielnicy, ale ten ogień jest. Widzimy go w ludziach, którzy oddali swe życie Chrystusowi i którzy żyją autentyczną miłością do drugiego człowieka. I to są święci. Wybieracie dzisiaj nowych patronów. Powie ktoś, przecież my już mamy jednych świętych patronów. To są ci święci patronowie, patronki, których wybrali nam nasi kochani rodzice. I kiedy wasi kochani rodzice przynieśli was do chrztu, niezależnie od tego, gdzie były początki naszego życia, czy tutaj, czy w innej parafii, jedno z pierwszych pytań, jakie postawił wtedy kapłan, to było to, jakie imię wybraliście dla waszego dziecka. I wasi rodzice podali to imię, które wybrali dla was, tego świętego patrona. I wtedy tak kapłan was ochrzcił, wypowiadając to imię świętego patrona, a potem zaraz dopowiadając: ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teraz przy bierzmowaniu wasza decyzja. Myślę, że szukając, wybierając tego nowego patrona czy patronkę, nikt nie kierował się, a bo to imię tam ładnie brzmi, tylko zapewne szukaliście motywu. Dlaczego? Dlaczego wybieram tego patrona do bierzmowania? W czym ten święty, ta święta będą szczególnie dla mnie takim wzorem godnym do naśladowania? I bardzo was proszę, często ich przyzywajcie. Proście ich o wstawiennictwo, o pomoc i tego świętego patrona z chrztu i tego z bierzmowania. Święci to są ci, w których Duch Święty dokonał swojego dzieła, a jego imieniem jest świętość. Święty to ten, który gorącą miłością kocha Pana Boga i drugiego człowieka, który gotów jest poświęcić swoje życie dla innych jako matka, jako ojciec, jako kapłan, jako odpowiedzialny pracownik, jako dobry człowiek. I warto tak żyć. Bo tylko prawdziwa miłość, służba Bogu i ludziom nadają sens naszemu życiu. Kochani, nie chciejcie byle jakiej miłości, ale miłości, która będzie ogniem i żarem. Proście więc waszego tego nowego patrona, którego wybraliście, by on wstawiał się za wami, by wam on ciągle upraszał ogień Ducha Świętego, byście nigdy w życiu, nigdy nie byli letni we wierze i w miłości. Amen.